Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujmy lekcję biblijną numer 11, obietnica dla prześladowanych. Tym samym rozpoczynamy studiowanie drugiego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan. Apostoł Paweł, kiedy napisał pierwszy list swój do Tesaloniczan, wkrótce napisał drugi list z uwagi na to, że wyniknęły w zborze, który założył, pewne nieścisłości, pewne niezrozumienia. Chciał im przekazać więcej informacji z natchnienia Bożego z uwagi na to, że sam będąc pod pełnym działaniem Ducha Świętego rozumiał doskonale dzieło Boże, to co będzie, będąc w stałej łączności z Bogiem przez Ducha swego Świętego, prowadził życie godne apostoła i Tesaloniczanie ufali mu w pełni, że rozwiąże ich wiele bolączek. Pierwszą rzeczą bardzo istotną jest to, co apostoł na pierwszym miejscu podaje. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Żyjemy w wspólnocie. Żyjemy w jakimś środowisku. I bądźmy wdzięczni Bogu za to środowisko, w którym żyjemy, za tą wspólnotę, którą mamy, gdzie mamy być światłością, świecą, czy miastem na górze leżącym, świecić swoją światłością, wskazywać ludziom drogę do Boga, być pełni dobrych uczynków i nie jak inni pełni narzekań, zła, złego ducha. Mamy pielęgnować w sobie dobrego ducha. I ta wdzięczność, o której często przypominam, cytat, który mam na ścianie w moim pokoju przyklejony, brzmiący tak. Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, płynie z braku wdzięczności za to, co posiadamy. Bądźmy wdzięczni za to, co posiadamy. Że mamy Słowo Boże, mamy naszego Zbawiciela, mamy Jego ofiarę, mamy wspaniałą nadzieję, mamy co jeść, co pić. Każdy z nas może dostrzec dużo, dużo błogosławieństw Bożych w swoim życiu. A przede wszystkim wspaniałą wiarę, nadzieję i miłość życia wiecznego. Naszego Zbawiciela, w którego mamy utkwiony wzrok, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, który jedynie może nam dać zbawienie. Dziękujmy Bogu za to wszystko i bądźmy Jemu wdzięczni. Chrystus powiedział wyraźnie, że nie przyszedłem przynieść pokój na ziemię, ale miecz. Przyjęcie Słowa Bożego, przyjęcie Ewangelii nie oznacza spokojnego życia. Szatan, przeciwnik Boży, nasz przeciwnik, będzie robił wszystko różnymi sposobami, aby nas zniechęcić, aby nas prześladować, abyśmy odstąpili od tej drogi, którą idziemy. W różny sposób. Lecz musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nasza sprawa jest wygrana w oczach Bożych. Bóg patrzy miłosiernie na nas, na nasze życie, na to, co doświadczamy, a osoby, które nas prześladują, na te osoby też Bóg patrzy miłosiernie. Chce, aby te osoby też się nawróciły, aby zrozumiały to, że nawracać kogoś nie można ogniem i mieczem. To nie jest sposób Chrystusowy. Rozpalanie stosów, mordowanie w imię Boże, to nie jest to, co Bóg od nas wymaga.
To są uczynki szatańskie. W ten sposób szatan działa. Musimy zrozumieć, jakiego jesteśmy ducha. Czy to jest duch Chrystusowy, czy duch Boży, czy też duch szatański. Szukajmy, badajmy tę sprawę. Jeżeli zaczynamy prześladować kogoś, to jesteśmy pod wpływem tego złego ducha. Lecz każde postępowanie, czy to dobre, czy złe, ma swój koniec, ma swoją drugą stronę medalu. Apostoł Paweł mówi o karze, zatraceniu wiecznym dla tych, którzy te rzeczy dokonują. Niesłusznie uciskają ludzi, prześladują, prowadzą krucjaty przeciwko innym ludziom. Nie są skoncentrowani na rozwoju duchowym, na pomnożeniu swojej wiary, ale są skoncentrowani na drugiej osobie i uczynią wszystko, nawet posunąć się do morderstwa, aby dopiąć swego. Lecz przyjdzie taki czas, kiedy to Bóg będzie wymierzał karę. Wiele osób stoi na miejscu Boga, wymierzając karę w ogniu, spalając ludzi. Przecież w historii chrześcijaństwa stosy płonęły. Człowiek w miejsce Boga usiadł. To, co Bóg zastrzegł dla siebie, człowiek to zaczął robić. I jak Bóg ma z tym postąpić? Sprawiedliwie. Bóg ogłasza, że ci ludzie poniosą karę. Czy my chcemy, żeby przestępcy czuli się bezkarnie? Jak wiele ludzi było zawiedzionych, że nie udało się pojmać przestępców, którzy mordowali tysiące ludzi w czasie II wojny światowej, że uciekli, schowali się w innych krajach i tam spokojnie, nawet z pewną szyderstwem, żyli sobie. Te rzeczy wołają wręcz o pomstę do nieba. Lecz zdajemy sobie sprawę z tego, że Boża sprawiedliwość dosięgnie tych ludzi. Oni poniosą karę odpowiednią, ale nie naszym zadaniem jest stawanie w miejscu Boga i obecnie prześladowanie ludzi. Kiedy Chrystus przyjdzie, nastąpi wielkie uwielbienie Chrystusa wśród swoich świętych. Ludzie, którzy żyją zgodnie ze słowami Ewangelii, ze słowami Pisma Świętego, oni uwielbiają Chrystusa. Chrystus jest uwielbiony w ich życiu. Są naśladowcami. Bądźcie świętymi, jak i ja jestem święty. Naśladują Chrystusa. Dźwigają ten krzyż. Dlatego oni zajmują szczególne miejsce. I każdy z nas powinien uwielbić Boga w swoim życiu. I to świadectwo, które wydajemy swoim własnym życiem, spowoduje to, że będzie dla nas szeroko otwarta brama w Królestwie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cokolwiek dzieje się teraz, miejmy nadzieję, że Bóg wymierzy swoją sprawiedliwość. Przyjdzie taki czas, że sprawiedliwość będzie wymierzona. I niech Pan Bóg doprowadzi do tego, abyśmy byli po tej właściwej stronie, nie patrząc na ludzi, na naszą rodzinę. Oni nam nic nie dadzą.
dla naszych duchownych też nawet, każdy z nas będzie indywidualnie odpowiadał przed Bogiem. I już obecnie zatrosz się o swoją przyszłość. Oddaj serce Zbawicielowi. Żyj tak, jak On żył. Studiuj Jego życie. Proś Boga o Ducha Świętego, aby pouczał nas. I bez względu na to, co usłyszysz, iść za głosem dobrego pasterza. Musisz poznać głos Boży w swoim życiu. Są różni pasterze, ale ten najważniejszy pasterz, nasz Jezus Chrystus, pozna Jego głos, co On chce od Ciebie. On co pokazuje Ci. Studiuj Jego charakter, Jego słowo, a poznasz je i w tym szumie religijnym, który jest dookoła, usłyszysz głos Jezusa Chrystusa. Niech Jezus Cię błogosławi. Amen.